kochani, to był dla Was ostatni odcinek Tańca z Gwiazdami, chociaż zobaczymy się jeszcze w finale, na pewno przygotujecie coś fantastycznego. No i właśnie, Ty na co dzień zarażasz ludzi uśmiechem, ale czy gdy usłyszałeś dzisiaj werdykt, że to już jest koniec Twojej przygody z tańcem, to jednak zrobiło Ci się trochę smutno? Jasne, że mi się zrobiło smutno, bo jest to fantastyczna przygoda. Jakby mam też świadomość, że mogło być lepiej dzisiaj, gdyby nie kontuzja. Nadmówiłem do Hania, jak staliśmy, że byłoby super jeszcze tak przejść i za tydzień pokazać, na co nas naprawdę stać. No ale to jest taki program. Przychodząc tu wiedziałem, na co się pisze i no i tak, no i to życie. No mi też jest bardzo przykro, no bo Adam miał wielki potencjał, chyba w poprzednich odcinkach to udowodnił i wszyscy stawiali go jako przykład tego, kto super tańczy, no a niestety teraz nie mogliśmy tego pokazać. Ale tak jak mówiłam, przez cały tydzień zmagaliśmy się z kontuzją i nie wiedzieliśmy, czy zatańczymy, więc w ogóle bardzo się cieszę, że mogliśmy wystąpić w tym odcinku, bo mogło się skończyć równie tak, żebyśmy tak nie zatańczyli, dlatego dobrze, że tu byliśmy i że dałeś radę. Czyli tak naprawdę cała choreografia została zmieniona właśnie przez kontuzję? Nie, nie została zmieniona, ale próbowaliśmy ją po prostu wyćwiczyć, tak? Bo mieliśmy bardzo mało czasu i nie wiedzieliśmy, czy da radę kostka. No dobrze, to w takim razie życzymy Ci bardzo szybkiego powrotu do zdrowia i co w takim razie dalej? No bo jakby poświęcacie się programowi, wiadomo, rezerwujecie sobie czas, a w momencie, kiedy się z nim żegnacie, nagle te tygodnie stają się wolne. Ja mogę teraz powiedzieć. Oczywiście. To jest bardzo ważna informacja. Tak. Proszę tutaj mnie słuchać. 9 listopada w Warszawie po raz pierwszy w historii będą organizowane Mistrzostwa Świata w tańcu w show dance. Ja razem z Jackiem Jeszkę będę prezentowała Polskę na tych mistrzostwach. Jest szansa, w tamtym roku byliśmy trzeci na Mistrzostwach Europy. No w tym roku chcemy pierwszy. Powalczyć o coś więcej. Dlatego liczymy, że jak najwięcej ludzi przyjdzie nam kibicować. 9 listopada Warszawa. Przychodźcie koniecznie. To mówiłem ja, Adam Małczyk. No dobrze, no to w takim razie teraz zapytam o Twoje plany zawodowe. Jeszcze ja cały czas tak naprawdę występuję, tak? Oczywiście ograniczyłem te występy do minimum, ale potrzebuję teraz odpoczynku. Jak już się tak zdarzyło, że miałem w programie, to bardzo chętnie wrócę do domu i pożyję, tak? Nie wiem, będę wnosił śmieci, czytał książki, mył naczynia, no i przede wszystkim był z dziećmi, wiesz? Także zamierzam się na tym teraz skupić i bardzo tego chcę. No dobrze, dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę i co, do zobaczenia w finale. Dzięki, do zobaczenia.